Kościół jest maryjny, bo cała Trójca Święta jest maryjna. Kardynał Stefan Wyszyński, 1 września, czwartek. Dzień dobry, witam Was moi drodzy, dobry wieczór, siemanko, szczęść Boże. W nowym miesiącu, w dobrym nastroju i dzięki łasce Bożej dzielę się z Wami słowem z Dziennika Duchowego Rozmów Alicji Lęczewskiej z Panem Jezusem. A słowo na dzień dzisiejszy jest: otóż to takie. Co znaczy umartwiać się, Jezu? Umartwiać się to znaczy czynić martwym swój egoizm lub jeszcze bardziej w ogóle go nie zauważać. Nie brać pod uwagę siebie tak, jakby Twoje ja z jego potrzebami i problemami nie istniało. Wtedy zło nie wejdzie do Twojej duszy. Nie znajdą oddźwięku potrzeby zazdrości, próżności, poczucia krzywdy, żalu, pychy i tym podobne. Nie zrodzą się nieszczęsne uczucia inspirowane przez anioła buntu. Wtedy będzie pokój i wszystkie owoce Ducha Świętego, począwszy od łagodności, a skończywszy na umiłowaniu, cierpienia w świecie dla radości wiecznej w niebie, Twojej i innych. Ukochaj cierpiące dusze braci Twoich, nadsłuchuj ich wołanie i dostrzegaj łzy, które kryją w sobie. Pragnij otrzeć te łzy, uciszyć ten krzyk, ukoić to cierpienie. Pragnij czynić to, abym ja to samo mógł uczynić Twojej duszy. Z psalmu 105. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów. Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach z ust Jego. Kropka. Pozdrawiam serdecznie, dobrego czasu i zrozumienia tego, co sobie życzę. Zrozumienia sytuacji, które mnie otaczają i się zdarzają. Siemanko, z Panem Bogiem. Ciao, ciao. Pogody ducha. Cześć. Przemek, marny pyłek. Oj, 3:30. Piu, piu.